We Wrocławiu zakończyło się składanie podań o przyjęcie dziecka do wybranej placówki przedszkolnej. Podobnie jak w latach ubiegłych, znów jest więcej chętnych niż przewidzianych miejsc. Rodziców czeka teraz kilka tygodni oczekiwania na decyzję, w którym przedszkolu znajdzie się miejsce dla ich pociechy. Gmina Wrocław przygotowała 3600 miejsc w przedszkolach. Dzieci jest jednak znacznie więcej. Czy to oznacza, że będą takie, które nie trafią do żadnej z placówek? Okaże się to 2 kwietnia. Wtedy w przedszkolach ogłoszone zostaną listy przyjęć. Jeśli dziecko jest przyjęte, to między 3 a 22 kwietnia rodzice będą składać oświadczenie woli potwierdzające to, że dziecko będzie na pewno do tego wybranego przedszkola uczęszczać. Rodzice przy zapisach mogli wybrać 3 przedszkola. Niektóre przeżywały prawdziwe oblężenie. Przy ulicy Barckiej na 24 miejsca było 90 chętnych. Po pierwszym etapie rekrutacji na pewno będzie zbiorcza lista, gdzie będą wytypowane przedszkola, gdzie zostały wolne miejsca. I w tym momencie rozpocznie się 2 etap rekrutacji. W tym roku we Wrocławiu do użytku oddane zostaną 2 nowe placówki przedszkolne. Jedna z nich przy ulicy Kurpiów, a to oznacza, że miejsce dla dzieci przybywa. Problemem jest tylko to, że nasze dziecko nie zawsze trafi do przedszkola, jakie wybraliśmy, w pobliżu domu lub miejsca pracy.